Ponownie mam przerwę już po pracach w ogrodzie. Nagrywa się? Tak, nagrywa się. Popatrzcie sobie na pszczoły. Tak jak mówiłem, jestem w pasiece. Dalej. Filmik mi uciekł jeden. Było słowo na temat Jamesa Redfielda. Facet napisał trylogię już dawno temu, trzy książeczki, chyba w 90-tych latach, na podstawie jednej nakręcony, dość znany film, Niebieska Przepowiednia, kto nie zna, niech sobie obejrzy. Bardzo ważny film. O, kleszcze chodzą, poszedł ty. Jedna z tych książeczek, tam była Tajemnica Szambali i Dziesiąte Tajemniczenie. W Dziesiątym Tajemniczeniu jest opis bardzo ważnej rzeczy. To jest podstawa wszystkiego, o czym już zacząłem mówić. Podstawa spotkań, zebrań. Ha! Byłem na czymś takim, ktoś szumnie nazwał wiec. Mnie tam zaraz z tego wyrzucili. Mnie się wydawało, że na wiecu to każdy może zabrać głos, a to się okazuje, że to były jakieś kapłańskie przemowy. Facet wyszedł, zaczął jakieś takie... Przypomniało mi to kościółkowe Alleluja i no w każdym razie, no porażka kompletna. Nie tak to ma wyglądać. Z grubsza. Dziesiąte tajemniczenie, to chyba tam było. Chodziło, był tam piękny opis, jak Indianie siadali przy ognisku, w kręgu siadanie, rycerze okrągłego stołu, to była nasza sprawa, w kręgu. Kozacy nawet w kręgu siadali. Wybiera się jednego człowieka, który prowadzi zebranie, zaufanego, taki, do którego wszyscy mają zaufanie, ktoś z głową, ze słoneczkiem otwartym, jak to mówi Iwan, rozumnego, który gasi ewentualnie, gdyby były jakieś popisy głupoty, egoizmu, ktoś by tam chciał, tak jak to dużo w internecie z takich filmików, no to wtedy pan prowadzący go tam mniej lub bardziej delikatnie, w zależności od potrzeb, gasi. Sam dobór do tego kręgu jest też ważny, bo muszą być ludzie jacyś tam dojrzali, okrzepnięci, którzy mają coś do powiedzenia. W wypadku wniosek, wspólnot, to się tak odbywało, że idzie tam mężczyzna, bo to my jesteśmy od pracy na zewnątrz. Kiedyś się nawet mówiło, że to jest takie słowiańskie, starosłowiańskie powiedzenie, że miejsce mężczyzny i psa jest na podwórku, natomiast kotki i dziewczyny, czy żeńczyni, będziemy tak mówić, kobieta to coś tu jest nie tak z tym słowem. Dziewczyny, ja lubię, bo to jest nasze, kojarzy się dziewa czynu. Dziewa, ktoś tam się ze mną spierał, mi się zapamiętało, że to znaczy bogini. No w każdym razie bardzo pozytywne słowo. Dziewczyna. Mamy je w naszym polskim. Używajmy. Dziewczyny i kotki w miejscu jest w domu. To tak umownie, bo oczywiście, ale chodzi o to, że bardziej... Iwan mówił ostatnio o tym, że nawet podział domów, ja to sprawdziłem. Faktycznie do dzisiaj w Afganistanie są współczesne filmy, teraz tam jakieś wojenne. Wspomnienia w Afganistanie kiedyś Rosjanie byli. No i widziałem, czy słuchałem, to po rosyjsku były filmy, jak się Afgańczycy wypowiadali. Tam teraz Amerykanie wlezili. I Amerykanów oni absolutnie nie cierpią. To tam jest takie narzucanie z góry, wchodzą panowie. A o Rosjanach są bardzo dobre wspomnienia. Mówią, że tam z nimi było, oni owszem byli no, niejako okupantami tam weszli. Wojsko, ale ludzie, jako ludzie, czuli się, ludność prosta, czuli się bezpiecznie. Z tymi Iwanami można się było dogadać, tam handle na papierosy, na różne takie, w domach ich gościli, karmili ich, to bardzo dużo znaczy. I bardzo miło taki stary Afgańczyk wspominał, o Czeczenach też mówi Iwan, sprawdziłem to samo. Do czego zmierzam? Tam do dzisiaj jest podział na domy, część żeńską, część męską, faktycznie tak jest. A w tej opowieści z Afganistanu to była taka historia, że Afgańczyk opowiadał, że ktoś tam poszukiwany się skował w żeńskiej części domu. I Rosjanie to uszanowali, tam nie weszli.
No, to temat zamykam na razie. W każdym razie podział. My musimy wrócić do tego. No, podział i przestrzeni, szacunku. Wracam do tego, że miejsce mężczyzny na zewnątrz, miejsce kobiety, żeńczyni, dziewczyny. W domu i kotki, to też jest ważne. Koty mają energię żeńską, psy są bardziej takie, więcej przewaga męskiej energii. Bardzo dobry przykład. Koty, kotek, no wiadomo, jak się zachowują koty. Tak. Dobra, przerwa. Zobaczymy, jak to idzie.